Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym webinarze dotyczącym przetworni częstotliwości. Tym razem będzie o E800 i wbudowanym sterowniku PLC. Ja nazywam się Andrzej Ziech i będę miał przyjemność już drugi raz poprowadzić dla Państwa takie spotkanie. Na początku zadam pytanie, czy mnie słychać, czy mnie widać, więc proszę o odpowiedź na czacie. Widzę, że widać i słychać, więc możemy przechodzić, że tak powiem, sobie dalej. Więc tak, równolegle ze mną na czacie, ja będę prowadził webinarium, natomiast na czacie będzie kolega Piotr Gacek, to jest produkt lider przetwornic częstotliwości, więc jakby będą jakieś pytania mieli Państwo, to serdecznie zapraszam do zadawania ich na czacie online. Postaramy się oczywiście odpowiedzieć na nie na bieżąco, natomiast gdyby pozostały jeszcze jakieś, powiedzmy sobie, niewyjaśnione kwestie, oczywiście zostaną one po zakończeniu webinarium, odpowiemy na nie, przekażemy Państwu odpowiedzi, czy to, powiedzmy sobie, na naszej stronie supportowej, to jeszcze potem, powiedzmy sobie, pokażę, gdzie można, powiedzmy sobie, tutaj szukać właśnie odpowiedzi na te pytania. Tak jak wspomniałem, dzisiaj spotykamy się, aby przybliżyć sobie przetwornice częstotliwości, a w szczególności sterownik PLC, który jest w nich zabudowany. Tutaj krótka agenda, co dzisiaj tak naprawdę będziemy, powiedzmy, robić, prawda? Czyli pierwszy krok na pewno powiemy sobie, które falowniki, mają wbudowany sterownik PLC, bo nie wszystkie. FRE się do nich zalicza i jest to produkt, myślę, z górnej półki, jeśli chodzi też o porównanie do konkurencji, bo bardzo duże możliwości właśnie można sobie rozbudować w aplikacji, stosując właśnie tutaj wbudowany PLC. Następnym krokiem oczywiście będzie, pokażę Państwu, jak uruchomić ten sterownik, które parametry są wymagane, jaką sekwencję trzeba wykonać, wejść, wyłączenia zasilania, bo to też jest, że tak powiem sobie, konieczne. To sobie wszystko potem omówimy. Oczywiście przedstawię ciekawsze z funkcji, które są dostępne, prawda, tutaj dla Państwa. Pokażemy sobie tutaj oczywiście, z których, jak korzystać z tego wbudowanego PLC, prawda? Czyli wszystkie dostępne wejścia, wyjścia sobie tutaj też omówimy. Pokażemy sobie tutaj sposoby sterowania falownika przy pomocy wbudowanego PLC, prawda? Czyli jak podejść do tego tematu, aby przy pomocy wbudowanego PLC sterować falownikiem. Oczywiście może być używany ten sterownik do sterowania jakimś zewnętrznym obiektem, a falownik, że tak powiem, swoim życiem będzie żył i będzie napędzał tylko silnik. Natomiast będę zachęcał Państwa właśnie do tworzenia programów na tych falownikach, choćby ze prostego względu obniżenia kosztu całej aplikacji, czyli jeżeli aplikacja da się, że tak powiem sobie, tutaj sprowadzić do takiego sekwencyjnego programu, będą Państwo sobie mogli tutaj taki program, powiedzmy, stworzyć. Ja pokażę, myślę, jakiś, powiedzmy sobie, taki wstęp do takiego programowania, no a potem to już tak naprawdę pokażę Państwu tutaj też kwestie, powiedzmy sobie, takich ciekawych, powiedzmy, funkcji, oczywiście odczyty, zapisy parametrów, jak dostać się do rejestrów falownika, powiedzmy, jak dzielić czy współdzielić rejestry falownika z parametrami PLC-ka. Także te wszystkie rzeczy sobie tutaj, myślę, przybliżymy. Jak będą jakieś pytania, tak jak wspomniałem, zachęcam serdecznie do zadawania online. Więc tak, najpierw chciałbym Państwu pokazać, powiedzmy sobie, jak to wygląda, powiedzmy, jeśli chodzi o dostępność budowanego PLC. I dzisiejsze spotkanie dotyczy falownika FRE i ten falownik oczywiście ma wbudowany sterownik PLC, ale pamiętajmy, że też falowniki F i A mają również takie PLC zabudowane, co też, myślę, w bardzo wydatny sposób poszerza ich funkcjonalność. Tutaj też nie bez powodu dodałem Państwu skan taki, powiedzmy sobie, z manuala, w którym te wszystkie funkcje są opisane, które będziemy dzisiaj rozmawiać. Zobaczcie Państwo, że jest jeden manual do programowania PLC w tych falownikach, prawda? A dopiero wewnątrz zobaczą Państwo, no, poszczególne, powiedzmy sobie, jakieś ograniczenia, które dotyczą konkretnych falowników, prawda? I to wszystko sobie też zachęcam oczywiście do,
do ściągnięcia tego manuala, bo na pewno będzie przydatny, jeżeli będą Państwo chcieli programować, używać tego wbudowanego PLC-ka. Tutaj taki rys historyczny. Nie zawsze było tak łatwo, jeśli chodzi o programowanie naszych przetworni częstotliwości, bo tylko jeden model miał na samym początku i to była przetwornica FRA700. Do programowania wbudowanego PLC należało użyć wersji GXWorksa wersji 8.80 lub wyższej. No i oczywiście dedykowany przewód komunikacyjny, powiedzmy sobie, który tutaj musiał być użyty, aby móc tutaj dostać się do tego wbudowanego PLC, to był kabelek SCFRPC, a potem na jego temat też sobie troszeczkę więcej potem powiemy, natomiast to była jedyna możliwość, żeby programować. Oczywiście teraz falownik FRE800 ma możliwość programowania wbudowanego PLC, jak i dostania się, powiedzmy sobie, do parametrów przez przewód, dzięki przewodowi ethernetowemu bądź mini USB. Natomiast tutaj wyglądało to tak kiedyś w przeszłości i to dobrze też, żeby Państwo, powiedzmy sobie, tutaj mieli taką świadomość, bo nieraz jadąc na obiekt spotykacie Państwo przetwornicę częstotliwości i możecie się zastanowić, czy taka przetwornica ma już wbudowane PLC. Ja tylko powiem, że tak historycznie FRA700 miało jako pierwsze, natomiast potem zostało wprowadzone to w FRF700, prawda? I teraz jak poznać, które przetwornice częstotliwości mają ten wbudowany PLC, a które nie mają? Najprościej jest przejść do listy parametrów i zobaczyć sobie, czy dany falownik ma parametr numer 414. To jest parametr, który aktywuje PLC. Czyli w skrócie rzecz biorąc, jeżeli Państwo spotkacie się kiedyś na obiekcie z przetwornicą częstotliwości, to aby dowiedzieć się, czy ona ma wbudowany PLC, czy możecie z niego skorzystać, zaglądnijcie do parametru 414. Jeżeli on będzie, to spokojnie możecie tutaj tą funkcjonalność, że tak powiem sobie, poszerzyć, wykorzystać. No i oczywiście odnośnie falownika FRE, bo tutaj bardziej E800, bo dzisiaj bardziej na nim chciałbym się skupić. Chciałbym Państwu powiedzieć, no, z czego będziemy korzystać tak naprawdę. No oczywiście tutaj kluczowym, powiedzmy sobie punktem będzie terminal zaciskowy, bo to tak naprawdę do terminala zaciskowego będziemy podpinali wszystkie wejścia, wyjścia tego PLC. I to my w parametrach falownika określimy sobie, które wejścia są używane do sterowania falownikiem, a które są wolne, bo zostały wolne, niewykorzystane i mogą być na przykład użyte do sterowania przy pomocy PLC-ka całkowicie odrębnym urządzeniem, powiedzmy sobie, prawda, jakimś, nie wiem, zaworo, klapami, tutaj jakąś, powiedzmy sobie, pralnicą, nie wiem, taśmociągiem, jakimiś prostymi aplikacjami, które tutaj dadzą się, że tak powiem sobie, sprowadzić do programu PLC i tutaj wykorzystać. Ja przyznam szczerze, że też często klienci na obiektach wykorzystują te wolne wejścia, które nie zarezerwowali sobie, że tak powiem, do obsługi samego falownika, no i budują na podstawie tych dodatkowych wejść, wyjść właśnie, powiedzmy tutaj, funkcjonalność. Zobaczmy sobie, że przetwornica FRE800 w wersji takiej, nazwijmy to sobie, RS-owej, ethernetowej, ma całkiem sporo tych wejść, prawda? Zobaczcie sobie, że inputów ma 7, prawda? Natomiast outputów ma 2 tranzystory, 1 przekaźnik. Te wersje oczywiście tutaj, idąc już w wersje ethernetowe, powiedzmy sobie tutaj, już dostępność tych terminali się znacznie ogranicza, no ale to jest oczywiste, bo przetwornice sterowane sieciowo zazwyczaj są sterowane sieciowo, prawda? Natomiast potem jeszcze Państwu oczywiście pokażę o takich wejściach, wyjściach wirtualnych, które też można sobie wykorzystać i też myślę będą ciekawą alternatywą do poszerzenia funkcjonalności odnośnie falownika E800 i wbudowanym, powiedzmy sobie, tutaj PLC-ku. Dobrze. Idąc dalej, kilka słów na temat wcześniej wspomnianym tutaj terminalu zaciskowym. Zobaczcie sobie Państwo, że mamy wspomniane 7 terminali wejść i 3 terminale wyjściowe, nie licząc oczywiście wyjścia safe, prawda? No i tutaj, tak jak potem pokażę, powiedzmy sobie, tutaj są specjalne rejestry w przetwornicy częstotliwości, we wbudowanym PLC, które będą mi rezerwowały dane wejścia, wyjścia na potrzeby wbudowanego PLC-ka. Tak to wygląda w wersji falownika FRE
800 z terminalem terminalem powiedzmy RS485, czyli tutaj powiedzmy sobie z ta wersja, która ma więcej wejść-wyjść, tak to nazwijmy, prawda? A na następnym slajdzie mają Państwo pokazane, jak to wygląda na przykładzie przetwornicy częstotliwości czyli powiedzmy sobie tutaj z terminalem ethernetowym, no widzimy, że tych wejść jest rzeczywiście mniej niż tutaj powiedzmy sobie w tym RS-owym modelu. Pociąga to oczywiście za sobą pewne ograniczenia. Jeżeli Państwo powiedzmy tutaj decydowaliby się na falownik, który chcecie stricte wykorzystać sobie powiedzmy sobie tutaj do dodatkowej funkcjonalności, to ja bym oczywiście zachęcał sobie tutaj do tego modelu RS-owego, ponieważ ma więcej wejść-wyjść, które mogą Państwo sobie tutaj niejako oprzeć do tej swojej funkcjonalności. Natomiast oczywiście wersja internetowa jako sterowania sieciowo najczęściej współpracuje powiedzmy sobie z PLC-kiem, który gdzieś tam z zewnątrz steruje całą aplikacją, przez co pewnie tutaj układ sterowania całym obiektem jest już gdzieś zeszyty powiedzmy sobie na zewnątrz, prawda? No i zobaczcie sobie Państwo, że wspomniane, że tak powiem sobie przeze mnie sposoby podłączenia, niejako dostania się powiedzmy sobie tutaj do tego wbudowanego PLC-ka, no to oczywiście podstawowym powiedzmy sobie tutaj, podstawowym jest na pewno kabelek mini USB albo złącze internetowe, prawda, bo to jest taki standard powiedzmy sobie w dzisiejszych czasach. Natomiast ten kabelek SFRPC, który ja wspominałem na samym początku, który jest tak używany jeszcze powiedzmy sobie tutaj do niektórych, zwłaszcza starszych przetwornic częstotliwości, też możemy, że tak powiem sobie, użyć do programowania tutaj powiedzmy sobie tego wbudowanego PLC, ale tak jak mówię, standardem na pewno będzie mini USB albo powiedzmy sobie tutaj złącze ethernetowe, prawda, i kabelek ethernetowy. Idąc dalej, dwa słowa na temat samego powiedzmy sobie softu, bo wspomniałem, że w falownikach serii 700 musieliśmy używać GXWorksa w wersji 8.80 lub wyżej. Natomiast w wersji 800 mamy już dostępny FR konfigurator, prawda? To jest FR konfigurator 2, który, że tak powiem sobie, już zabudowany ma w sobie deweloper do obsługi tutaj wbudowanego PLC-ka i nie potrzeba żadnych zewnętrznych już tutaj powiedzmy sobie narzędzi, abyśmy się mogli dostać do tego wbudowanego PLC-ka. Skąd pobrać? No oczywiście z naszej strony. Zachęcam Państwa do zarejestrowania się w zakładce Download Center. Może wystarczy wypisać frazę szukaną jako FR konfigurator. Znajdziemy, że tak powiem sobie, dwie najnowsze, które są obecnie. Wersja 1.23z oraz to jest do serii powiedzmy sobie 800, czyli to jest ten FR konfigurator 2 i FR konfigurator SW3 obsługujący jeszcze, że tak powiem sobie, wersję 700, tutaj powiedzmy sobie te starsze falowniki, też jest oczywiście powiedzmy sobie do ściągnięcia z naszych stron i tutaj myślę, że bardzo chętnie będą Państwo z tego korzystać. Jest to oczywiście darmowe. Jeśli chodzi o sposób samego powiedzmy sobie tutaj i sterowania i podłączenia dodatkowych tutaj, no dodatkowych, no na razie mówimy o zabudowanych powiedzmy sobie wyjściach, no to oczywiście tak jak wspomniałem, sam falownik może oczywiście powiedzmy tutaj sterować silnikiem, który jest tutaj jako myślę podstawowe, że tak powiem sobie urządzenie podłączone do tego falownika, natomiast zachęcam, tak jak mówię, wykorzystać wyjścia, które są dostępne na pokładzie falownika do zbudowania funkcjonalności, która pozwoli nam raz, że powiedzmy ograniczyć na pewno koszty samej aplikacji, bo jeżeli jest prosta aplikacja, to umówmy się, że falownik zbudowany na PLC spokojnie wystarczy, no nie? Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej tutaj spotykamy się z klientami na przykład podczas wsparcia, czy to na obiektach, czy tutaj doradzając coś powiedzmy sobie, pracując jako inżynier wsparcia technicznego, klienci czasem pytają, a czy jest taka funkcjonalność, którą powiedzmy sobie gdzieś tam używałem u falownika no innego producenta, prawda, nie Mitsubishi. No to my tam w pierwsze oczywiście wertujemy instrukcję, żeby to
to znaleźć, że tak powiem, sobie na gotowo takie rozwiązanie, żeby klient sobie wpisał po prostu 2-3 parametry i tą gotową funkcjonalność uzyskał. Natomiast zdarza się, że te funkcjonalności są czasem bardzo wyszukane. Czasem wynika to, że to z tego, że po prostu czasem klient wcześniej używał jakiegoś dedykowanego falownika, więc tutaj szczególnie do jakichś właśnie dedykowanych aplikacji czasem istnieje konieczność stworzenia właśnie własnego takiego małego programu, nazwijmy to, który poszerza funkcjonalność parametrów, które falownik nam daje i właśnie tej zabudowanej funkcjonalności. Bardzo do tego też serdecznie zachęcam, bo można w przyjemny sposób sobie tutaj ułatwić życie. Nieraz nie potrzeba żadnych zewnętrznych urządzeń, gdzieś tam jakichś timerów, powiedzmy sobie, czy tutaj powiedzmy sobie kontroli wejść-wyjść, czy tutaj sterowania nawet analoga, bo ten falownik też potrafi dzięki wbudowanemu PLC wysterowywać swoje analogi, które na przykład nie są używane właśnie w aplikacji tutaj samego falownika i pozostały wolne, prawda? Więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo i zachęcam, bo jeżeli dostajecie Państwo falownik z wbudowanym PLC, to dlaczego nie zgłębić właśnie tutaj powiedzmy sobie jego możliwości i wykorzystać wbudowany PLC jako tutaj dodatkowy atut. Na pewno to obniży to koszty całej aplikacji, a myślę, że stanie się, że tak powiem, jeszcze tutaj jakieś dodatkowe ułatwienia dla końcowego klienta, czy dla Państwa jako powiedzmy sobie tutaj osób, które będą uruchamiały tę aplikację, też na pewno się znajdą. No idźmy dalej. Dalej to na pewno trzeba będzie powiedzieć sobie o specyfikacji tego falownika, prawda? Czyli powiedzmy sobie, jakie daje nam możliwości, co możemy wykorzystać i tutaj z jakich funkcji w nim możemy skorzystać, prawda? To na pewno pierwszą istotną rzeczą, o której warto powiedzieć Państwu, to jest to, że wszystkie wejścia, wyjścia, które są na pokładzie i które się pojawią jako opcjonalne rozszerzenia, prawda, czy to analogi, czy wejścia binarne, mają parametry powiązane w wbudowanym PLC-ku i możemy się do nich odnieść. Więc tutaj myślę, że też rozbudowując sam falownik, rozbudowujemy jego bazę dostępnych wejść, wyjść również w PLC-ku. 2 kilo kroki, jeśli chodzi o pojemność powiedzmy tutaj programu, jakby to odnieść powiedzmy sobie tutaj do tych falowników F i A, to zobaczymy sobie, że one mają troszeczkę więcej, bo mają 6 kilokroków, ale myślę, że tutaj 2 kilokroki to też jest bardzo dużo, jeśli chodzi właśnie tutaj o wykorzystanie wbudowanego PLC do stworzenia swojego programu, prawda? No i co mamy, że tak powiem sobie, do dyspozycji? Mamy wbudowane przekaźniki, mamy oczywiście powiedzmy sobie timery podtrzymywane i timery niepodtrzymywane, mamy liczniki powiedzmy sobie tutaj oczywiście, mamy rejestry, mamy specjalne rejestry, prawda, no i mamy takie rejestry też powiedzmy sobie, które służą nam do wymiany informacji pomiędzy tutaj użytkownikiem, który obsługuje falownik, tak zwanymi parametrami wolnymi, a rejestrami, które są bezpośrednio z tymi parametrami wolnymi powiązane. Ale to myślę w późniejszej, że powiedzmy sobie tutaj części prezentacji będę się chciał nad tym skupić i Państwu to pokażę, prawda? No cóż, idąc dalej, trzeba sobie powiedzieć, jak są numerowane powiedzmy sobie te wyjścia. No i tutaj wyjścia są oczywiście powiedzmy sobie heksie, prawda? Natomiast pozostałe, czyli wszystkie przekaźniki, powiedzmy sobie timery, liczniki, powiedzmy sobie rejestry, specjalne markery, to jest wszystko powiedzmy sobie numerowane dziesiętnie. Zakres rejestrów jest, no rejestry są 16-bitowe, od minus 32768 do 32767, prawda? To jest zakres rejestrów, który, że tak powiem sobie, obsługujemy. Ale wspominałem wcześniej coś o takich powiedzmy sobie tutaj zdalnych wejściach, czyli o takiej funkcjonalności, która myślę szczególnie będzie przydatna, jeżeli stosują Państwo wersję ethernetową, prawda? I tutaj jeżeli mamy wersję ethernetową, to pojawiają nam się nam właśnie tutaj takie X i Y, które są widziane po sieci. One oczywiście są powiązane z parametrami falownika i oczywiście możemy im nadać funkcjonalność wprost, prawda? Czyli żeby to na przykład to wyjście było powiedzmy sobie do obsługi PLC-ka, prawda? I teraz my, tworząc wbudowanym
PLC-ku w falowniku jakiś program, możemy sobie wysterować wyjście, które na przykład będzie odczytywane po sieci. Tu jest, powiedzmy sobie, przykład takiego, powiedzmy sobie, użycia takiego wyjścia i tutaj RY-ów, które są, że tak powiem sobie, jako remote IO zdefiniowane w CC-Linku, prawda? Też oczywiście w pozostałych protokołach, na przykład Mitsubishi protokół, inverter protokół, też mamy, że tak powiem sobie, dostępne w słowie, że tak powiem sobie, tam statusowym, dostępne mamy X i Y, prawda? I też możemy sobie nimi wysterowywać po sieci, prawda? Więc tutaj myślę też to ograniczenie w wersji ethernetowej, że mamy niedużo wejść, wyjść, myślę znacznie, że tak powiem sobie, słabnie to ograniczenie, co by oznaczało, że falownika funkcjonalność tutaj mocno jest poszerzona właśnie przez te wyjścia sieciowe, które mogą sobie Państwo użyć, prawda? Także też serdecznie zachęcam tutaj właśnie do skorzystania z tej funkcjonalności, bo jest to nowa funkcjonalność w naszych falownikach, prawda? I tutaj starsze serie przetwornień częstotliwości nie miały tej funkcjonalności, więc jest się, myślę, czym pochwalić i odeprzeć zarzuty, gdyby ktoś zarzucał nam, że w tej wersji sieciowej nie będziemy mogli, że tak powiem sobie, tutaj dużo w PLC, że tak powiem, poczarować, poszaleć. No nie do końca, bo właśnie te wyjścia sieciowe dają nam takie możliwości. No ale przechodząc dalej, zobaczmy sobie, co tak naprawdę musimy w parametrach falownika, powiedzmy, ustawić, aby uruchomić ten nasz PLC. Tak jak wspomniałem na samym początku, parametrem ściśle powiązanym z obecnością sterownika na pokładzie falownika jest parametr 414 i tutaj zmiana tego parametru, oczywiście tam w zależności od tego, skąd ma być aktywowany sygnał startu, powoduje, że mamy możliwość, że tak powiem sobie, wysterowania PLC, prawda? Co jest ważne? Ważne jest to, że aktywując parametr 414 po jego zmianie musimy wykonać reset zasilania falownika, czyli jest to parametr, który się aktywuje po wyłączeniu i ponownym załączeniu przetwornicy częstotliwości spod zasilania sieciowego, prawda? Sieciowego jako zasilanie, powiedzmy sobie tutaj, no, siecią zasilającą, prawda? Czyli tutaj 3 razy 400 albo 1 razy 230, prawda? I teraz tak, jeżeli uruchomimy sobie przetwornicę częstotliwości po tym resecie zasilania, to zobaczymy, że nasza przetwornica częstotliwości, w tym przypadku szczególnie skupiamy się na falowniku FRE, to zobaczymy sobie, że jest taka dioda PRAN, gdzie ta dioda będzie nam świeciła w sposób ciągły, prawda? Jeżeli świeci w sposób ciągły, to znaczy, że mamy uruchomiony sterownik PLC. Widzimy, że umiejscowienie dla wyświetlacza falownika w wersji ethernetowej i tych diod jest identyczne, więc tutaj, powiedzmy sobie, zawsze w środkowej kolumnie na samym dole świeci albo nie świeci dioda PRAN i po tym poznajemy, że tak powiem sobie, że przetwornica częstotliwości ma uruchomiony sterownik PLC, prawda? No to przejdźmy sobie tutaj dwa słowa więcej, powiedzmy sobie, i tutaj możemy sobie oczywiście w tym parametrze 414 ustawić albo jedynkę, że na przykład ma sterować, że PLC ma pracować cały czas, albo możemy sobie ustawić dwójkę i dwójka będzie oznaczała tyle, że PLC będzie pracowało tylko wtedy, gdy będzie wystawiony sygnał startu na przetwornicy częstotliwości, prawda? Też są aplikacje, które możemy, że tak powiem sobie, chcieć, aby pracowały tylko po uruchomieniu, powiedzmy sobie tutaj, przetwornicy częstotliwości, prawda? Więc i podaniu komendy startu, prawda? Czyli do wystartowania silnika, prawda? Ale ta dioda przeważnie, tak jak mówię, jeżeli nie ma żadnych problemów, świeci w sposób ciągły, prawda? Ale może się też okazać, że ta dioda może nam migać, prawda? No jeżeli miga, to znaczy, że coś jest nie tak, powiedzmy sobie, tutaj z naszym programem, prawda? Czyli powiedzmy sobie, albo skorzystaliśmy z niedozwolonych instrukcji, prawda? I tutaj po wgraniu, że tak powiem sobie, no będzie informacja taka, że program nie jest wykonywany, bo jeżeli dioda miga, to znaczy, że tak powiem sobie, że jest error i tutaj nie ma możliwości, że tak powiem sobie, żeby program się wykonywał. Także proszę zwrócić zawsze po wgraniu, oczywiście jak będziemy wgrywać, to zaraz sobie też pokażemy, powiedzmy sobie, uruchomimy to sobie, ale zawsze proszę zwrócić uwagę na tą diodę PRAN, żeby ona po uruchomieniu PLC-ka
po podaniu dowolnego wejścia, prawda, które sobie my zdefiniujemy jako sekwencje start, prawda, czyli SQ sygnał, to do dowolnego wejścia przypisujemy wartość 50, prawda, i tutaj powinniśmy otrzymać diodę PRAN świecącą w sposób ciągły i to nam zapewni informację, że pracujemy, że tak powiem sobie, z falownikiem, w którym uruchomiony jest, działa i prawidłowo, że tak powiem sobie, wykonywany jest program PRAN. Prawidłowo, jeśli chodzi, powiedzmy sobie, tutaj o składnię samego procesu programowania, natomiast funkcjonalność oczywiście Państwo sami piszecie, prawda? No dobrze, przechodźmy sobie, powiedzmy sobie tutaj dalej, czyli już wiemy, jak naszą przetwornicę częstotliwości, powiedzmy sobie, budowane w nim PLC uruchomić, to powiedzmy sobie coś więcej na temat do samego, powiedzmy sobie, monitorowania i takiej pierwszej rzeczy, którą warto sobie sprawdzić, jak już mamy uruchomioną przetwornicę częstotliwości wbudowany PLC. Ja tak teraz Państwu pokazuję, powiedzmy sobie, nazwiemy to, powiedzmy sobie, taką prezentację, która jest taka może, powiedzmy sobie, oparta na samych slajdach, natomiast jak dojdziemy sobie, powiedzmy sobie, do końca, to pokażę, oczywiście połączymy się z FR konfiguratorem, stworzymy sobie projekt, opowiem sobie wtedy troszeczkę więcej na temat pracy samego, powiedzmy tutaj, PLC, prawda? Ale taką rzeczą, którą ja jako pierwszą sobie uruchamiam, to jest monitor SD1155, bo to jest monitor, który zawsze jest dostępny, a który mi pokazuje, że tak powiem, napięcie na DC busie, prawda? Czyli SD1155 aktywuję sobie w Watchu. W Watchu widzę, jeżeli tutaj napięcie jest jakieś, ono mi pływa, bo zazwyczaj będzie, powiedzmy sobie, tam troszkę niestabilność tego napięcia ze względu na niestabilność napięcia zasilania sieci, prawda? To napięcie na DC busie też nam będzie troszkę pływało. To ja mam już informację, że może PLC został uruchomiony i mam dostęp do rejestrów, prawda? A tych rejestrów jest naprawdę masę. Tutaj pokazane są tylko trzy takie podstawowe, powiedzmy sobie, czyli SD1133 jako monitor, no, częstotliwości wyjściowej, prawda? 1144 podgląd prądu, 1135 jako podgląd napięcia. Na co proszę zwracać uwagę? Na to proszę zwracać uwagę, że te rejestry, że tak powiem sobie, wyświetlają wielkości przemnożone przez, prawda? No i tutaj właśnie zawsze proszę zaglądać sobie do instrukcji, żeby wiedzieć, jaki jest tutaj, powiedzmy sobie, taki wskaźnik, powiedzmy sobie, tego przemnożenia, prawda? Czyli częstotliwość mamy odczytaną w rejestrze, zawsze przemnożoną przez 100, no z tej racji, że my możemy właśnie, powiedzmy sobie, tutaj monitorować tą częstotliwość z dokładnością do części setnych, prawda? No i tutaj to samo tyczy się napięcia, jak i częstotliwości wyjściowej, natomiast rejestr SD1155, on ma już tylko dokładność do jednej cyfry po przecinku, czyli on będzie, że tak powiem, przemnażany przez 10 i tak wyświetlany w rejestrze SD1155, prawda? Idźmy dalej. No i jak już mamy, powiedzmy sobie, tutaj uruchomiony PLC, widzimy, że to światło się świeci w sposób ciągły, prawda? No to wypadałoby, że tak powiem sobie, zasterować tą przetwornicą częstotliwości, prawda? No i to może na bieżąco, że tak powiem sobie, tutaj uruchomimy sobie FR konfiguratora, skonfigurujemy sobie naszą przetwornicę częstotliwości do współpracy z wbudowanym, powiedzmy sobie, tutaj PLC-kiem i w tym wbudowanym PLC-ku pokażę Państwu, które rejestry, że tak powiem, za co odpowiadają. Tak myślę, będzie też bardzo praktyczne, prawda? Więc przełączymy się na ekran. Prosiłbym o informację, czy widzą Państwo, powiedzmy sobie, tutaj ekran FR konfiguratora. Sobie informacje na czacie. Widać, fajnie, super. No to dobrze, stworzymy sobie nowy projekt, prawda? Czyli koło mnie leży przetwornica częstotliwości FR, która ma podłączone kabielkiem mini USB z FR konfiguratorem, czyli sobie z softem. No i oczywiście pierwsze, co zrobimy, wykryjemy sobie tutaj przetwornicę częstotliwości. No i widzimy, że wykryło nam oczywiście do 31 stacji, do 32 tak naprawdę, bo od 0 do 31 może być, że tak powiem sobie, połączone. Natomiast wiemy, że nic więcej nie mamy połączone. Znaleźliśmy naszą przetwornicę częstotliwości, to jest akurat model jednofazowy, 1,5 kW. Łączymy się z nią, wchodzimy sobie w zakładkę parametry, parameter list.
No i oczywiście przełączam się na tryb PU i odczytuję sobie batch read, wszystkie parametry, które są w niej, że tak powiem, sobie ustawione. Powinna być wyczyszczona do nas ta fabryczna, bo taką procedurę przed szkoleniem wykonałem, prawda? Zobaczmy sobie i zaraz na jedną rzecz zwrócę Państwu uwagę, bo sobie OK, czyli porównanie do nastaw fabrycznych. I widzicie Państwo, że parametr 414 nie wrócił pomimo wykonania all cleara. Tak jest rzeczywiście, że ten parametr zawsze trzeba zmienić ręcznie. Polecenie all clear ani parametr clear, że tak powiem sobie, nie czyści. Czyli jeżeli by Państwo uczyli, tutaj użyli funkcji parametr clear czy all clear, parametr 414 nie zostanie wyzerowany. Aby go wyzerować, muszę podejść do parametru 414, zmienić jego wartość, zapisać go i zrobić reset zasilania falownika. Jest analogicznie, proszę Państwa, jak z tym resetem, jak z parametrami komunikacyjnymi falownika, czyli jeżeli łączymy się tutaj z jakąkolwiek siecią zewnętrzną, ustawiamy parametry komunikacyjne, prawda, czy to adresy, czy adresy IP, czy adresy tutaj powiedzmy sobie połączeń, powiedzmy sobie szeregowych, zawsze musimy to potwierdzić resetem zasilania. I to samo jest z parametrem 414. Czyli widzimy, że parametr 414 jest ustawiony na 1, prawda, sobie i tak też to zostawię, powiedzmy sobie tutaj, 414 ustawimy sobie na 1, prawda, OK, sobie ten. Tak samo parametr 77, że tak powiem, też sobie ustawimy na 2. To mi będzie potrzebne do zapisu parametrów, żeby już potem o tym nie zapomnieć. No i oczywiście wykorzystam sobie dowolne wejście. W moim przypadku niech to będzie wejście RL, bo taki widzę mam, że tak powiem, podłączone do przetwornicy częstotliwości, dokładnie. Czyli idziemy sobie do wejścia RL i parametry z nim, czyli parametr 180, przypiszę sobie 50. 50 to znaczy, że pod wejściem RL będę miał wejście, po załączeniu którego ma mój sterownik wystartować, prawda? No i po zmianie tych parametrów damy sobie batch write, czyli zapis wszystkich parametrów. Będę musiał wykonać reset zasilania przetwornicy częstotliwości i powinienem mieć aktywowany PLC w mojej przetwornicy FR800, prawda? Chwilkę to trwa oczywiście. OK. Odczytam sobie też oczywiście te parametry, a w międzyczasie oczywiście powiem tylko tyle, że no każde z wejść, które powiedzmy sobie jest tutaj dostępne, mogą być użyte jako start PLC-ka, prawda? Ja wybrałem pierwsze wolne dla mnie, prawda? Teraz może sobie Państwo sprawdzić, czy rzeczywiście zostały te parametry nadpisane. Mamy 77, 180, 414. Wykonam teraz reset zasilania przetwornicy, prawda? Chwileczkę muszą Państwo poczekać, bo kondensatory w tych falownikach są dosyć mocne, co myślę też jest niewątpliwą zaletą, powiedzmy tutaj. Gdybyśmy mieli problemy na przykład, powiedzmy sobie tutaj, z pływaniem napięcia, już widzę, przetwornica częstotliwości zgasła, więc ja będę mógł sobie się z nią na nowo połączyć. Oczywiście jestem połączony, prawda? No i zobaczmy sobie, OK, zobaczmy sobie w monitorach, IO monitorach, widzę, że mam możliwość załączenia mojego wejścia, prawda, czyli PLC, i widzę tutaj też, że jest, że tak powiem sobie, uruchomiony, prawda, czyli pierwszy krok, który mieliśmy, powiedzmy sobie, tutaj do zrobienia, czyli uruchomienie PLC. Na razie oczywiście program jest jeszcze pusty, prawda, możemy sobie go tam, powiedzmy sobie, stworzyć, modyfikować i tak dalej, ale na razie falownik jest gotowy do stworzenia programu, który my będziemy mu w deweloperze stworzymy, prawda? No ale wróćmy sobie Państwo do prezentacji, no i zobaczmy sobie, jakie są sposoby sterowania tym falownikiem, prawda? No i pokazuje nam się jako pierwszy taki rejestr SD1149, nazywa się Inverter Operating Status Control, prawda? O co chodzi? Tak naprawdę w tym rejestrze ja muszę ustawić, które bity mają być widziane, że tak powiem sobie, z poziomu mojego PLC, którymi rejestrami ja będę mógł sterować, innymi rzecz mówiąc, które ja sobie zarezerwowałem do sterowania w PLC, prawda? No i proszę sobie, zobaczcie sobie Państwo, że tutaj mam, zarejestrowałem sobie
tak naprawdę cztery pierwsze bity, STF, STR, RH, RM, bo RL będę używał do jako start PLC, prawda, więc tutaj no, nie będę go używał, jego muszę tego RL-a muszę mieć fizycznie zmostkowanego na listwie zaciskowej, prawda, natomiast pozostałymi tymi tutaj, czterema, będę mógł sterować z poziomu wbudowanego PLC. No i dobrze, idźmy sobie tutaj, przełączymy się znowu, dobrze, przełączmy się tutaj właśnie, powiedzmy sobie, tutaj mamy parametry, prawda, no i idźmy już, powiedzmy sobie, do naszego toola i dewelopera, prawda, bo i w deweloperze stworzymy sobie, za chwileczkę, ja sobie tutaj przeniosę, okej, sobie, tak, dobrze, okej. Powinno być teraz widać deweloper. Proszę o informację, czy widać? Ok. Dobrze, super. Jeżeli widać, to oczywiście dajemy sobie projekt nowy. No i co? I pokazuje nam się, powiedzmy sobie tutaj, okienko, w którym wybieramy sobie, co chcemy utworzyć, prawda? I możemy oczywiście sobie projekty strukturalne, proste stworzyć, to może być sterowanie przy pomocy, programowanie przy pomocy dubbingi, czy tutaj powiedzmy sobie, abyśmy sobie wybrali ladera, możemy sobie ladder, język ST, function, blog i tak dalej, ale myślę na potrzeby naszego dzisiaj, powiedzmy sobie, spotkania, będzie to dubbinga z możliwością użycia labeli. Dlaczego tak? Bo z takim Państwo, że tak powiem, opisem spotkają się w instrukcji, którą na początku przedstawiałem jako dostępną do programowania naszych falowników. Taki projekt sobie tutaj utworzę, prawda? Widzieliśmy właśnie, że mamy do wyboru tak naprawdę w wcześniejszej wersji FR konfiguratora musimy sobie wybrać, czy to będzie w F-ie 800, czy tam powiedzmy sobie tutaj w A800, natomiast tutaj mamy wybór jako serię 800, prawda, i wszystkie PLC-ki, które będą podłączone do tego dewelopera, z automatu się oczywiście, powiedzmy sobie, wykryją, bo deweloper wie, z jaką przetwornicą jest skonfigurowany, bo w FR konfiguratorze robiliśmy diagnostykę i odczyt tutaj, jeśli chodzi o samą przetwornicę częstotliwości, więc wszystkie ograniczenia, które są nawet narzucone dla danego typu przetwornicy, jeśli chodzi o PLC, są z automatu, że tak powiem sobie, uwzględnione w deweloperze. Nie musimy tego nigdzie, że tak powiem sobie, zaznaczyć, prawda? Otworzyło nam się tutaj, proszę sobie zobaczyć od razu, tutaj powiedzmy sobie okienko, powiedzmy sobie, do tworzenia tutaj, powiedzmy sobie, naszej drabinki. Od razu mamy tutaj, powiedzmy, watcha też, prawda, gdzie będziemy sobie mogli podglądać wielkości, które będziemy chcieli modyfikować albo będziemy chcieli, powiedzmy sobie, tutaj obserwować z naszego programu. No i pamiętamy, że to, co mieliśmy najpierw sobie zmodyfikować, to był rejestr SD1149, prawda, sobie, ale zanim to zrobimy, to ja skompiluję program, bo widzimy, że mamy go zaznaczonego na czerwono, więc tak naprawdę, powiedzmy sobie, pierwszy krok to jest kompilacja programu, prawda? Nie ma żadnych błędów. W okienku tutaj, które nam, powiedzmy sobie, tutaj pokazuje jakieś informacje, mamy tylko, że nie użyliśmy żadnych wordów, żadnych bitów, więc to jest tylko, powiedzmy sobie, ostrzeżenie, informacja dla nas. Następny krok będzie, że tak powiem sobie, tutaj wgranie. No i widzimy sobie, najprościej jest zaznaczyć parametr plus program i taką sekwencję, że tak powiem sobie, na razie wgrywamy. Dokładnie, tutaj jest informacja, że wszystkie, że tak powiem sobie, programy, które były wcześniej zawarte, zostaną napisane. No, oczywiście tam był kiedyś program do testów używany. Zapis mamy prawidłowy, CPU jest, że tak powiem, na razie w stopie, ale mieliśmy pytanie, czy chcemy wystartować. Ja tutaj już potwierdzając to, oczywiście, że tak powiem sobie, na mojej przetwornicy częstotliwości zapaliła się dioda PRAN, prawda, tutaj sobie. Jeżeli dałbym sobie tutaj monitor, prawda, to od razu pokaże mi się, że tak powiem sobie,
skan programu, powiedzmy sobie tutaj, to jest na poziomie 25 milisekund i widzę sobie, że już mogę sobie tutaj do SD1149 w moim watchu, prawda, dodać sobie rejestry, do których będę się odnosił, a o których wspominałem przed chwileczką na prezentacji. Proszę sobie przypomnieć, że czyli rejestr SD1149, jeżeli będę chciał sterować czterema pierwszymi, powiedzmy sobie tutaj, sygnałami, czyli zmiana kierunku oraz nadanie prędkości RH lub RM, to muszę do SD1149 wpisać no, 4 jedynki dwójkowo tak naprawdę, powiedzmy sobie, prawda, a to jest 15 oczywiście dziesiętni, co sprawi, że tak jak wspomniałem, STF, STR, RH, RM będę miał aktywne, prawda? No to oczywiście przełączamy się do tego, aktywujemy sobie SD1149, robimy sobie start tego watcha, prawda? Widzimy, że na razie, że tak powiem sobie, jego wartość jest 15. 15 jest dlatego, bo tam jest jeszcze program, który ja wcześniej dla Państwa przygotowywałem, prawda? Więc ja sobie tutaj sobie go jeszcze, że tak powiem sobie tutaj. Dobrze, sobie ustawię go sobie na 0. OK, mamy wartość 0. Pamiętamy sobie, że mieliśmy tutaj sobie w prezentacji ustawić go na wartość 15 i tak też sobie ustawię, czyli SD1149 ustawiam sobie na wartość 15, prawda? Potwierdzam to sobie. I co mi to dało? Dało mi to tyle, że teraz mając aktywne te sygnały, muszę się zdecydować, jakim sposobem chcę sterować moją przetwornicą częstotliwości. I zobaczycie Państwo, że jako pierwszy, powiedzmy sobie, taki ważny special marker, tak naprawdę, ma takie znaczenie SM, to jest taki marker SM1255, prawda? I SM1255, ja do niego będę się odnosił, może mieć no, albo wartość 0, albo 1, bo to jest wartość bitowa, prawda? I teraz tak, jeżeli ja go ustawię na 0, czyli nic z nim nie zrobię, prawda? Ustawię go SM1255, będzie na 0, to będę mógł sterować mój falownik przy pomocy takich special markerów, prawda? One są zdefiniowane, zaraz Państwu pokażę, prawda? Ale wróćmy sobie do mojej, powiedzmy sobie tutaj, mojego programu. Ustawię sobie SM1255, prawda? OK, sobie. On jest na razie ustawiony na wartość 0, prawda? Ja bym sobie tutaj jeszcze poszerzył, tutaj, żeby Państwu na przykład pokazać sobie, żebyśmy sobie na przykład, powiedzmy sobie, w tym programie jeszcze ustawili, powiedzmy tutaj, wartości. Ja sobie ustawię takie global device comment, prawda? Czyli nadam nazwy, które będą wyświetlane w mojej, powiedzmy sobie, tutaj kolumnie komentarzy, żebym no, wiedział, nie tylko musiał pamiętać, powiedzmy sobie, te wszystkie nazwy, ale mógł się do nich, powiedzmy sobie, tutaj jakieś odnosić, prawda? Czyli SM1255. No i tutaj sobie napiszę sobie, dla mnie to będzie rodzaj sterowania na przykład. Rodzaj sterowania. Rodzaj sterowania. OK, dobrze. Przechodzę tutaj, powiedzmy sobie, do mojego programu. Widzimy, że jeszcze nie mam tutaj, powiedzmy sobie, nazwijmy sobie jeszcze tutaj, powiedzmy sobie, od razu też ten SD1149, SD1149. Nazwijmy sobie aktywne bity, tak to nazwijmy sobie. Aktywne bity. Jako komentarz, prawda? No i teraz zobaczcie Państwo, że przenosząc się do mojego programu, będę musiał zrobić tylko, póki co jeszcze nie mam tutaj, powiedzmy sobie, w komentarzach nic mi się nie pojawiło, ale jeżeli dam stop watch i start watch, to te informacje powinny się pojawić. I mamy już aktywne bity, rodzaj sterowania. No i proszę sobie, na razie mam SM1255 ustawiony na 0, czyli mogę poruszać się po moich special markerach, które Państwu za chwileczkę pokażę tutaj. No i zobaczmy sobie, no i widać. Widzimy sobie, że SM1200, ja tutaj sobie tylko naniosę je od razu na mój program, prawda, żeby tutaj SM1200, to jest odpowiednik STF-a, prawda, SM,
SM1201 to jest STRA. Zaraz im nazwę oczywiście przypisz. No i oczywiście SM1202 i SM1203. SM1203. Nie będę używał SM1204, bo pamiętacie Państwo, że jego użyłem jako RL-a do sekwencji start, czyli do start mojego PLC-ka, więc no nie ma to sensu, prawda, tutaj do niego się odnosić, bo on jest, ma inną funkcjonalność, prawda. No i znowu tutaj sobie przejdę sobie, żeby Państwo widzieli, idziemy sobie znowu do Global Commentu i sobie tutaj SM1200, no i tutaj sobie przypiszę, że ten to jest STF, ten jest STF, ten jest STRM, STRM, ten jest RH, ten jest RH, a ten jest RM. Ok, dobrze. No i sytuacja taka sama, przechodzę do programu, tak naprawdę do pustego, później sobie stworzymy jakiś, na razie chcę Państwu tylko pokazać, jak to aktywować, robię start stop, żeby mi się te zmienne nadpisały, widzimy, nadpisały się, no i dobrze, no i spróbujmy sobie, powiedzmy sobie tutaj w Watchu, że tak powiem, niejako wysterować moją przetwornicą częstotliwości, czyli aktywuję SM tutaj, powiedzmy, jeszcze przejdę sobie, zobaczę do mojej, jesteśmy tutaj w trybie zewnętrznym, jestem tutaj, powiedzmy sobie, połączony, więc jest wszystko w porządku, przechodzę do dewelopera, nie wiem, się tutaj sekundkę, tutaj mam jeden, a tu mam drugiego dewelopera. Ok, dobrze. No i dobrze, i wysterujmy tutaj. Podajmy jedynkę jako na razie STF, podajmy RH jako prędkość wysoka, prawda? I ustawiając te dwa bity, moja przetwornica powinna wystartować. No i ja już tutaj słyszę, że ona startuje, natomiast przełączymy się oczywiście na FR konfigurator. Zobaczmy sobie tutaj w zakładce monitor, dajmy sobie, powiedzmy sobie, no myślę, że patrz, monitor będzie tutaj dobry do obserwacji tego. No widzimy tutaj, że moja przetwornica wystartowała, prawda? No i tyle tak naprawdę, powiedzmy sobie tutaj, jakbym chciał podglądać sobie wejścia, wyjścia aktywne, to widzę, że mam, widzę, zobaczcie Państwo, że nie mam aktywnego ani STF-a, ani RH, prawda, bo to mam zbudowanego PLC, natomiast fizycznie mam aktywowany RL-a jako sekwency start, no i oczywiście mam tutaj run jako, że przetwornica pracuje i FU, że została osiągnięta częstotliwość, że tak powiem sobie, wyjściowa zadana, prawda? No nic nie stoi na przeszkodzie, żebym znowu podszedł sobie do mojego tutaj, wyłączył na przykład, powiedzmy sobie, ten bit RH, jego wyzeruję, ustawię sobie jedynkę w RM-ie, no i powinna moja przetwornica częstotliwości, jak sobie zobaczymy, już sobie popatrzę, już sobie pojedziemy tutaj sobie, ok, tylko oczywiście załączyłem, Państwo zobaczcie sobie, załączyłem STF-a i STR-a, oczywiście po podaniu dwóch kierunków przetwornica nie będzie pracowała, prawda, czyli w STF-ie ustawiam sobie kierunek, prawda, ok, tutaj sobie 0 ustawiamy, a zadam sobie prędkość jako średnią, czyli tutaj ustawię sobie jedyneczkę, przetwornica znowu wystartowała, ja wracam do mojego FR konfiguratora, mamy w patch monitorze, myślę, będzie najładniej widać to, czyli mamy tutaj 30 Hz jako częstotliwość bicia, czyli widzimy, że możemy wysterować tą przetwornicą częstotliwości w sposób bitowy, prawda? No ale ktoś powie, może jeszcze nie, może pokażę Państwu, jak wysterować nią w sposób bitowy, ale z rejestru, prawda, żebyśmy nawiązali, powiedzmy, do tego, co Państwu przed chwileczką pokazywałem, więc wrócę sobie do mojego PLC-ka, wyłączę sobie kierunek, który był nastawiony, przetwornica się zatrzyma, prawda, przetwornica się zatrzymała, tutaj sobie też wyzeruję bit odpowiadający za prędkość, prawda, no i zobaczcie sobie Państwo, co jest w prezentacji, jeśli chodzi o drugi sposób. Drugi sposób jest taki, że jeżeli chcemy wysterować sobie przetwornicą przy pomocy rejestru, bo tak też możemy, to po pierwsze musimy special marker SM1255 ustawić na 1, prawda, sobie, co też za chwileczkę zrobię, prawda,
Oczywiście sytuacja odnośnie tego rejestru, którym definiujemy sobie bity, którym chcę sterować, jest analogiczna, prawda? Czyli w tym rejestrze SD1149 tak samo będę musiał ustawić bity, powiedzmy, którymi chcę sterować przy pomocy mojego rejestru SD1148, prawda? A potem to już jest tylko wpisywanie wartości, prawda? Czyli reasumując, SM1255 muszę ustawić sobie na 1 i do mojego rejestru SD1148, prawda? SD1148 przypiszę sobie SD1148, przypiszę sobie wartość 5, która będzie mówiła mi, że zapalony jest pierwszy i trzeci bit, prawda? Czyli będzie STF, czyli będzie 101, prawda? No to wracajmy do naszego tutaj, powiedzmy, programu, prawda? Czyli pierwsze, co muszę zrobić, ten SD1149 dalej musi być 15, bo cztery pierwsze bity biorą udział w sterowaniu przy pomocy PLC-ka. A czy to jest przy pomocy special markerów, czy przy pomocy rejestru SD1148, to już tylko od Państwa zależy, co jest Państwu wygodne. Czyli SM1255 muszę ustawić sobie teraz na 1. No i zobaczcie Państwo, że teraz tak naprawdę, gdybym ustawił mu tutaj jedynkę i gdybym ustawił mu dowolny bit, to moja przetwornica nie startuje. Ja słyszę, że ona nie startuje, prawda, nie ma tutaj akurat no, dźwięków wentylatorka. Państwo, że tak powiem, no, też widzicie, że ona, powiedzmy sobie, tutaj stoi. No dlatego wróćmy do tego. Oczywiście na SM-y to już nie reaguje, prawda, ale powinno zareagować na mój rejestr SD1148. Ja tutaj w tym rejestrze, tak jak wpiszę sobie tam piąteczkę, prawda? Wpisuję piątkę, powinien wystartować i słyszę, że moja przetwornica wystartowała, natomiast tutaj u Państwa widzicie sobie, że ona doszła do 50 Hz, prawda? A jego terminal widzimy, że jest RAN i że jest osiągnięta częstotliwość. Czyli widzimy, że przetwornica pracuje. No i ktoś teraz powie, fajnie, ale tak troszkę bitowo, prawda? A co jest, gdyby ktoś chciał uruchomić tą przetwornicę przy pomocy nadpisywania, powiedzmy sobie, prędkości do rejestru. Jak najbardziej da się, prawda? Tylko aby to zrobić, zobaczcie sobie Państwo, ja wyłączę tutaj, żeby mi nie buczało, bo pokażę Państwu kawałek prezentacji, prawda? Tu już jest wyzerowane, przetwornica schodzi rampą poniżej. Zobaczcie sobie Państwo, że możemy coś takiego zrobić i proszę sobie zobaczyć, muszę co zrobić. SM1255 musi być ustawiony na 0, bo będę kierunek zadawał jako SM-a, tak mi jest wygodniej, prawda? Ale też nie stoi na szkodzie, żeby użyć rejestru SD1148. Ale ja użyję sobie gotowych flag, które mamy przygotowane, które są opisane, żebym nie musiał to, powiedzmy sobie, wyłuskiwać z rejestru poszczególnych bitów, że one odpowiadają za kierunek czy za prędkość. Czyli pierwsze, co zrobię, to sobie tutaj SM1255 ustawiam sobie na 0, prawda? I tutaj sobie w tej chwili to zrobiłem. Natomiast w parametrze falownika muszę ustawić sobie parametr 79 na 3, prawda? Czyli parametr 79 będę musiał sobie ustawić na 3 i będę się posługiwał rejestrami SD1144 albo 45 w zależności od tego, do jakiej pamięci falownika chcę zapisywać częstotliwość. Ja zachęcam, żeby to było SD1145 i do takiego rejestru będę się odwoływał, czyli po resecie zasilania dalej będzie pamiętał, że tak powiem, sobie nastawioną przeze mnie wartość. Idźmy do naszego programu, prawda? Dobrze, idźmy sobie tutaj do naszego programu, prawda? Czyli to, co zrobiłem SD1149, czyli ten pierwszy rejestr, który ustawiłem, aktywne bity, dalej musi być na 15. SM1255 będzie ustawione na 0, ponieważ chcę posługiwać się tymi moimi specjalnymi markerami, special marker, prawda? No i dodam sobie, że tak powiem, ten mój SD1145, sobie od razu opiszę go sobie w Global Device'ach, prawda, tutaj, SD1145, napiszę sobie jako EPROM. Napiszemy częstotliwość zadaną. No i tak niech zostanie, wróćmy do naszego programu, powiedzmy sobie SD. Znowu będę musiał sobie zrobić stopwatch, startwatch, żeby mi się aktywowały opisy, prawda?
Okej, już mam. No i co? Wracam jeszcze do mojego oczywiście parametru falownika, bo tak jak wspomniałem, muszę sobie tutaj w parametrze 79 ustawić na 3, prawda? 79 ustawiam sobie na 3, zapisuję tą wartość, prawda? Zobaczcie Państwo, że jestem w trybie zewnętrznym, a on mi przyjmie tutaj, powiedzmy sobie, zmianę parametru. Zobaczcie sobie. OK. Dlatego, ponieważ mam aktywowany parametr 77 na 2. I do tego zachęcam, bo tak jak mówię, to jest pewne ułatwienie i pewne zabezpieczenie, prawda? Więc jeżeli chcemy, żeby ktoś niepowołany nie zmieniał nam parametrów w trybach, które domyślnie do tego nie są aktywne, to oczywiście zostawmy parametr 77 na 0, powiedzmy, i tutaj ktoś będzie musiał tutaj przełączać, mieszać tymi wejściami tutaj PU, EXT i tak dalej, jeżeli będzie tutaj sobie no chciał te parametry modyfikować. Natomiast świadomie to robimy, robimy to dla testu, więc ustawiłem 77 na 2 i tutaj mogę nadpisywać, tak powiem sobie, nawet w locie, nawet podczas pracy falownika niektóre parametry mógłbym zmieniać tak naprawdę, prawda? No i dobrze, wróćmy do naszego programu, do naszego watcha, prawda? Gdzie będziemy sobie, po pierwsze, muszę sobie ustawić SMA, prawda, ten jest SM1200 jako kierunek, prawda, ustawię go sobie na 1, prawda, sobie, dobrze. I przetwornica wystartowała, ja jeszcze Państwu tutaj wrócę do prezentacji, prawda, bo jedną rzecz jeszcze będziemy musieli na pewno sobie zrobić. Będziemy musieli sobie, jeżeli nadpisuję do rejestru SD1145, to żeby moja częstotliwość została przyjęta, musi nastąpić narastające zbocze na Y25. I takie wejście też muszę sobie zdefiniować w moim watchu tak naprawdę, powiedzmy sobie, prawda? I tutaj sobie dodam sobie Y25. To samo sobie tutaj w Global Device, żebym się potem nie pogubił, powiedzmy sobie Y25. Tutaj sobie Y25 damy sobie, że to jest no, potwierdzenie zapisu. Taki zapis mi, powiedzmy sobie, tutaj wystarczy. Zawsze pamiętajcie Państwo, że trzeba sobie to aktywować, że tak powiem sobie tutaj. No i dobrze. Gdzieś tam jakaś częstotliwość już była napisana wcześniej, prawda? Ja sobie ustawię tam, powiedzmy sobie, 25, jaka, na przykład 25 Hz, prawda? Zobaczcie sobie. Moja przetwornica częstotliwości tak naprawdę. Ustawiając dopiero sobie jedyneczkę tutaj. Widzimy, że moja przetwornica częstotliwości dochodzi. Ja tutaj będę, przełączę się na monitor falownika, prawda? Tutaj sobie zobaczmy sobie, bacz monitor, jest 25 Hz, jest. Oczywiście jak będę tutaj modyfikował tą wartość, na przykład tam, to zobaczymy tam sobie na przykład 1 Hz, czyli 100, to tak jak wspomniałem, zmiana 0 na 1, 0 musi być zbocze narastające, jeszcze nie nastąpiła zmiana, dopiero teraz nastąpi zmiana. Jak przełączę się, to widzicie Państwo, że częstotliwość wyjściowa zmalała do 1 Hz i o to nam chodzi. Czyli tak naprawdę sposób sterowania już nam jest znany, bo wiemy, jak wysterować sposób bitowy, jak wysterować, powiedzmy sobie, sposób tutaj, nazwijmy to analogowy po rejestrze, prawda? Taka tutaj. Najczęściej tak to zresztą, powiedzmy sobie, się odbywa. Ja sobie wyłączę, żeby mi tutaj, powiedzmy sobie, nie buczało w międzyczasie, prawda? Dobrze. No i wróćmy do naszej prezentacji, prawda? Bo tutaj też parę rzeczy ciekawych chciałbym Państwu przedstawić, prawda? Sobie. Okej. Dobrze. Umiemy sterować już w sposób, jak wspomniałem, bitowy, analogowy. Najczęściej to się odbywa właśnie w sposób analogowy, czyli mamy dostępny rejestr, który gdzieś tam wyliczamy sobie w wbudowanym PLC-ku, natomiast w następnej sekwencji przerzucamy go do tego SD1145, prawda, jako wynik wyjściowy naszych obliczeń i jako częstotliwość zadana pracy naszej przetwornicy częstotliwości. Oczywiście jest wiele, wiele monitorów, które byśmy sobie mogli podglądać, prawda, i jeżeli bym uruchomił, jeżeli byłoby podpięte obciążenie do silnika, to byśmy oczywiście zobaczyli jakieś napięcia, prądy, częstotliwości,
prawda, tutaj sobie mocy wejściowe, wyjściowe i to jest, że tak powiem sobie, w instrukcji Państwo zobaczycie, które są dostępne dla jakiego falownika, bo oczywiście na przykład, no nie wiem, niektóre rejestry na przykład dla falownika F nie będą dostępnego, bo F nie obsługuje na przykład wbudowane karty enkoderowej, więc w F-ie nie będziemy widzieli ilości impulsów enkodera, choćby nawet, bo E już taka możliwość ma oczywiście. Natomiast pewne tutaj zawsze trzeba, powiedzmy sobie, posiłkować się instrukcją i sprawdzić sobie, do których rejestrów, że tak powiem sobie, się odwoływać. Są też oczywiście takie specjalne flagi, do których później, że tak powiem sobie, też podczas tworzenia programu będziemy się odwoływali. Takie pomocne, zawsze jedynka, zawsze zero, ustaw jedynkę przy pierwszym stanie, ustaw zero przy pierwszym stanie. Skanie, czyli takie, powiedzmy sobie, systemowe flagi są oczywiście jak najbardziej dostępne i z nich też będziemy później sobie korzystali, prawda? Co Państwu, że tak powiem sobie, chciałbym jeszcze pokazać? Oczywiście możemy sobie, jak będzie tutaj chwilka czasu, pokażemy sobie, jak czytać parametry, prawda? Bo oczywiście są rejestry, gdzie wpisujemy tutaj, powiedzmy sobie, i sekwencja jest, Państwo, drodzy Państwo, zawsze taka sama, że część rejestrów odnosi się do pamięci RAM, część do EEPROM-u. No i w zależności od tego, której pamięci chcemy użyć, do tych rejestrów, że tak powiem, będziemy się odnosić, prawda? I pamiętamy, że przy odczycie, przy zapisie również jest konieczność wystawienia odpowiednich Y-ów, prawda? Y-ów jako komendy, natomiast odczytać możemy X-y jako potwierdzenie, że dana komenda została wykonana w sposób prawidłowy, prawda? Sobie idźmy dalej. No oczywiście też spotkamy parametry związane z zapisem, powiedzmy sobie tutaj, rejestry związane z zapisem parametrów, tak samo RAM i EEPROM, prawda, i odpowiednie greki. I tutaj też, że tak powiem sobie, możecie Państwo z poziomu PLC-ka zmieniać parametry falownika, czytać je, to jest jak najbardziej, że tak powiem sobie, zalecane, dopuszczane i tutaj nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o ograniczenia. Z takich ciekawych, powiedzmy sobie, funkcji, które chciałbym Państwu przybliżyć, to oczywiście też zachowanie falownika przy zaniku zasilania. Do niedawna tak naprawdę, powiedzmy sobie, w tych starszych przetwornicach częstotliwości, które miały zabudowane PLC, mówimy na przykład o tam, powiedzmy, serii 700, spotkaliśmy się z takim problemem, ponieważ rejestry nie są podtrzymywane, że tak powiem sobie, no to co zrobić, żeby, powiedzmy tutaj, falownik przy resecie zasilania pamiętał nasze wyliczenia, które gdzieś tam w PLC robimy. Trzeba było robić taką sekwencję kontrolowania napięcia na DC busie, jeżeli ono się obniżyło, że tak powiem sobie, to realizowaliśmy sobie sekwencję przepisania naszych obliczonych rejestrów, zmiennych, cokolwiek, że tak powiem, w programie liczyliśmy, do parametrów wolnych, prawda? Czyli jest grupa parametrów 50, które, że tak powiem sobie, my mamy do nich swobodny dostęp i do tych parametrów mogliśmy sobie zapisać wartości rejestrów, o które obawialiśmy się, że no, zginą przy zaniku zasilania, więc taka funkcjonalność jest dostępna. Pamiętamy, że tylko parametr 675 ustawiamy sobie na 1 i wtedy pamiętamy, że 5 rejestrów, prawda, to są rejestry od D251 do D250, co odpowiada parametrom od 1195 do 1199, zostaną przepisane, czyli z rejestrów, które wspomniałem, zostaną automatycznie przy zaniku zasilania, czyli gdy napięcie zasilania na DC busie, tak to nazwijmy, bo tak naprawdę falownik kontroluje napięcie na DC busie i do niego się odnosi, jeśli mówimy o alarmach, spadnie niebezpiecznie nisko, to falownik zrealizuje sekwencję przepisania tych rejestrów do wolnych parametrów falowniku, prawda? I to jest, że tak powiem sobie, istotne i bardzo fajne, jeśli chodzi tutaj o poszerzenie funkcjonalności falownika. Co następne? Następne przede wszystkim, zobaczcie sobie Państwo, że bardzo fajnie jest zrobiona taka funkcjonalność współdzielenia parametrów z rejestrami, prawda? Czyli mamy rejestry i tutaj sobie, no ja Państwu pokażę, żeby to, powiedzmy sobie, tutaj nie być, powiedzmy sobie, jakoś gołosłowem, a jest to bardzo ciekawa funkcjonalność, rejestry od D206 do D256, prawda, są powiązane z parametrami, prawda, czyli te 50 rejestrów jest powiązane ściśle z 50
parametrami wolnymi od 1150 do 1199. To jest zależność jest taka, że D206 to jest 1150, D207 to jest to jest parametr 1151 i tak dalej, a rejestr D255 to jest parametr 1199. To są parametry wolne w falowniku. One nie mają żadnej funkcjonalności przypisanej do wbudowanych funkcji falownika. Tam są domyślnie 4 dziewiątki i one są do na przykład obsługi wbudowanego PLC, zaraz powiem jak to robić, prawda, ale mogą być też używane na przykład jako powiedzmy sobie tam no, przestrzeń do zapisywania jakichś informacji powiedzmy sobie samego falownika, które my możemy sobie tam, nie wiem, miesiąc, godzina, powiedzmy miesiąc, rok i tak dalej, czas do wykonania następnego powiedzmy sobie przeglądu. Tu oczywiście przesadziłem, bo falownik ma specjalne parametry, które o tym mówią, prawda, ale dowolny sposób możecie Państwo sobie te parametry użyć. No i ja teraz pokażę Państwu, że parametr D206 jest ściśle powiązany z parametrem 1150, prawda, no i przełączmy się tutaj właśnie powiedzmy sobie na naszego watcha. Zobaczmy sobie, że parametr D206, jego wartość domyślnie jest 0, prawda? Ja powiedziałem wcześniej, że 4 dziewiątki, nieprawda, tam siedzą same zera, prawda? No i zobaczmy sobie, co będzie, gdy ja zmienię w FR konfiguratorze parametr 1000, tam było już, zaraz sobie przeglądę, sobie zobaczę sobie tutaj, parametr 1150, prawda? Czyli T206 jest ściśle powiązany z parametrem 1150. Idziemy do FR konfiguratora, FR konfiguratorze, idziemy sobie do parametrów, parametry i idziemy do parametru 1150. No i zmienię tu na przykład, strzelę sobie 123, prawda? Nadpiszę ten parametr, prawda? Czy chcę zapisać? Oczywiście, że chcę. Przechodzimy tutaj sobie teraz do okienka z moim palcekiem. No i widzimy, że pokazało mi się 123, czyli ta zależność pomiędzy parametrem a rejestrem jest bezpośrednia, czyli jeżeli zmienicie Państwo parametr, to rejestr jest zmieniany w sposób natychmiastowy. Natomiast jeżeli Państwo zmienicie rejestr, to nie od razu zmieni się parametr. To ze względu bezpieczeństwa, żeby zawsze zmiana parametrów falowników była robiona w sposób świadomy. Będzie to trzeba potwierdzić konkretnym Y, którym to już Państwo tutaj pokażę. Wróćmy sobie do prezentacji, prawda? No i zobaczcie sobie, że jeżeli sobie, że tak powiem sobie, nadpisujemy, że tak powiem sobie parametry, powiedzmy sobie, no to mamy, że to jest Y2F. Dobrze widzę sobie? Dobrze widzę sobie. Read Y2F, czyli będę musiał Y2F, że tak powiem sobie ustawić, żeby mi zmianę mojego rejestru przyjął do parametru, czyli na razie w rejestrze proszę sobie zobaczyć, ustawię sobie wartość 555, zapiszę ją, prawda, no Państwo tego już tu przełączam sobie, ok, sobie tutaj w moim już sobie tutaj jest, ok, dobrze. Widzicie Państwo, już sobie nadpisałem rejestr D205 jako 555, ale przechodzę sobie do mojego tutaj i zobaczcie sobie, ustawię go sobie jako read, odczytam sobie tylko ten parametr, on dalej jest 123. Co muszę zmienić? Tak jak wspomniałem, Y2F, prawda? Czyli wracam sobie do mojego LCK, do programu, definiuję sobie Y2F, już go nie będę opisywał, bo widzę, że czas nas goni, troszeczkę jesteśmy, że tak powiem sobie, po czasie, ale myślę, że temat jest powiedzmy sobie tutaj dosyć istotny. OK, ustawiam go sobie na jedynkę. Dobrze, przechodzę sobie, proszę zobaczcie Państwo, do parametrów. Oczywiście robi odczyt tego parametru. I widzę, że mam 555, czyli sposób, że tak powiem sobie, zamiany, może nie zamiany, ale informacja, żeby wartość rejestru przepisała się do parametru, musi być potwierdzona specjalnym Y-kiem i to jest też istotne, o tym pamiętajmy, dobrze? Dobrze, przejdźmy sobie, drodzy Państwo, tutaj powiedzmy sobie troszkę po tych parametrach, ja opowiem może mniej, że tak powiem sobie, będziemy tutaj pokazywali, a więcej na razie tutaj też poopowiadam, żeby tutaj Państwu parę ciekawych rzeczy pokazać. Dobrze, tak samo
Oczywiście wszystkie analogi, wejściowe, wyjściowe, tutaj są akurat pokazane rejestry, które dotyczą analogów wejściowych, są dostępne z poziomu palca. Możemy się do nich odnosić, możemy ich używać jako zmienne, możemy na podstawie poziomu tych wielkości tworzyć sobie swój własny program i reagować na przykład wyjściami, powiedzmy sobie tutaj falownika binarnymi. Także sporo funkcjonalności. To samo tyczy się wyjść analogowych. Natomiast w wyjściach jest to jeszcze fajne, że możemy sobie, jeżeli do parametru 54 lub 128, 54 to jest parametr, który jest powiązany z wyjściem prądowym, a 158 to jest parametr, który jest powiązany z wyjściem napięciowym, przypiszę sobie wartość 70, to oznacza nie mniej, nie więcej, jak to, że jeżeli ktoś będzie modyfikował rejestr SD1251 albo SD1252, w zależności od tego, którego wyjścia będę chciał wyżyć, z automatu będę miał tam zmienioną wartość. Także no naprawdę bardzo ciekawe i bardzo, że tak powiem sobie tutaj, polecane urządzenie i tutaj ten wbudowany PLC, bo proszę sobie wyobrazić, może nawet Państwu ograniczyć koszty urządzeń zewnętrznych, które musicie użyć. Na przykład nie wykorzystacie wyjścia analogowego, a potrzebujecie, że tak powiem, no, sterować jakimś urządzeniem. Jaki problem? Szczytać coś po sieci, że tak powiem, zaimplementować to, odczytać to w wbudowanym PLC-ku, prawda, i wysterować wyjście falownika, czy to binarne, czy analogowe, i pracujemy jako analog, prawda, jako zdalna wyspa tutaj analoga, prawda, no znakomicie obniża nam to, powiedzmy sobie, koszty całej aplikacji. Tak samo z wyjściami, jeżeli nie wykorzystamy wszystkich, możemy po sieci, czy po CC-linku, czy przy dowolnej innej sieci szczytywać sobie statusy, że tak powiem, które mają te wyjścia mieć i analogicznie sobie je wystawiać, czyli tutaj konieczność dodatkowych wyjść analogowych binarnych całej aplikacji nam automatycznie spada. Do tego Państwa też szczególnie, że tak powiem sobie, zachęcam, prawda? Oczywiście mamy możliwość skorzystania z zbudowanego PID-a, prawda, czyli tutaj sobie wszystkie kwestie związane z stworzeniem własnej funkcjonalności możemy sobie tutaj zabudować, możemy tutaj albo bezpośrednio, że tak powiem sobie, wystawiać sobie wartości wypracowane przez tego PID-a do rejestru, albo bezpośrednio odzwierciedlać to na częstotliwości wyjściowej, prawda, falownika, co kto woli, jakie ma założenia i tak dalej, prawda. Bardzo ciekawe funkcje związane z wyświetlaczem, prawda? My możemy sobie w parametrach przetwornicy częstotliwości zdefiniować, że chcemy widzieć w poszczególnych wierszach naszego wyświetlacza na przykład rejestry z naszego wbudowanego PLC-ka, prawda? Analogiczny sposób możemy sobie też tworzyć, że tak powiem sobie, opisy tych wielkości, więc no naprawdę już taki panel EU08 czy PU07, prawda, czy PU07DB, taki serwisowy panel z zabudowanymi bateriami, może nam razem ze zbudowanym PLC-kiem bardzo poszerzyć funkcjonalność całego urządzenia, bo po pierwsze mamy informacje, które my sobie zdefiniujemy, które mają się wyświetlać na, i to tekstowe informacje razem z wartością, że tak powiem, rejestrową tam może mi się pojawiać, prawda, na tym wyświetlaczu. W parametrach wolnych ja mogę ingerować ten wbudowany PLC, prawda, bo mogę sobie tutaj zmieniać wielkości, nie wiem, no powiedzmy sobie tutaj jako zadane wartości, jako powiedzmy tutaj wielkości powiązane z moim programem, ja mogę moimi parametrami wolnymi wpływać, że tak powiem, co ma się w programie, że tak powiem sobie, znaleźć, jak on ma być w danej chwili zmodyfikowany, prawda? Także tutaj bardzo, bardzo fajna i ciekawa funkcjonalność. Możemy my jako, że tak powiem, użytkownicy zdefiniować sobie cztery errory od E16 do E20, gdzie po nadpisaniu do rejestru SD1214 wartości 0, 1, 2, tutaj od 16 do 20, jeżeli przypiszemy sobie wartości, to nasz falownik będzie wyrzucał no właśnie te errory. Jeżeli wpiszemy do SD12, do rejestru SD1214, wpiszemy wartość 16, to falownik wyrzuci mi błąd E16 i się zatrzyma, prawda? I tak samo kolejne, że tak powiem, jeżeli sobie zdefiniuję. Także też w bardzo łatwy sposób można sobie definiować wielkości i takie, powiedzmy sobie, interakcje z falownikiem, prawda? Bo jeżeli jakaś wartość w moim PLC przekroczy, to ja sobie wrzucę do
mojego rejestru 1000, do mojego rejestru SD 1214, wrzucimy wartość 16. Mój falownik zatrzyma się z błędem E16, prawda? Który możemy też opisać sobie w inny, dowolny inny sposób i mamy na przykład informacje, nie wiem, brakło ciśnienia na rurze, powiedzmy sobie, czy coś. Czyli takie informacje też możemy na naszym panelu sobie wyprowadzić i tutaj interakcja pomiędzy użytkownikiem tego falownika jest znacznie pełniejsza, prawda? Także tutaj do tego też tutaj jako bardzo ciekawa funkcjonalność, prawda? Falownik pamięta do 8 ostatnich błędów, prawda? Możemy sobie oczywiście w rejestrach je czytać, możemy jakieś reakcje w zależności od tych rejestrów, od tych błędów możemy sobie sami tworzyć we wbudowanym PLC-ku, bo funkcjonalność falowniku jest taka, że albo się zatrzymaj, albo skorzystaj z funkcji autoresetowania, czyli falownik sam będzie po zdana zdefiniowanym czasie będzie próbował wykonać autorestart, prawda? I my mu definiujemy też ilość prób, ale proszę zauważyć, że my w tych błędach od E16 do E20 możemy sami sobie zdefiniować, jak falownik ma reagować na dany błąd. Także myślę też bardzo taka, powiedzmy sobie, ciekawa funkcjonalność, prawda? A skoro już mówimy o błędach, to jest taki bardzo ciekawy i fajny sygnał X51, prawda? I tutaj jeżeli pojawi się jakikolwiek sygnał na błąd, przepraszam, na falowniku, to my wystawiając, nie musimy wystawiać na falowniku sygnał resetu, a wystarczy, że wystawimy sygnał X51, oczywiście do dowolnego wejścia musimy przypisać tą funkcjonalność, prawda? Czyli jakieś dowolne nieużytkowane przez nas wejście przypisujemy sobie, że to jest sygnał X51 i w przypadku wystąpienia błędu na falowniku my kasujemy tym sygnałem X51 błąd falownika, natomiast nie resetujemy PLC-ka, czyli cała aplikacja sterowana przez PLC tak naprawdę dalej nam pracuje w sposób płynny, bez jakiegokolwiek, powiedzmy sobie tutaj, zakłócenia od strony tego błędu przetwornicy częstotliwości, prawda? Powiedzmy sobie tutaj też parę rzeczy. Jeżeli stworzymy sobie jakiś program na wbudowanym PLC-ku, to bardzo łatwo możemy go sobie tutaj właśnie sobie w deweloperze, tutaj powiedzmy sobie w zakładce online, developer, powiedzmy sobie tam i password, możemy sobie utworzyć hasło, które uniemożliwi obcej osobie odczytanie przez nas tutaj utworzonego programu. No to jest wiadomo, myśl techniczna, myśl państwa, którą państwo tworzycie, nie chcecie, żeby, że tak powiem sobie, ktoś do tego się, powiedzmy sobie, dostał. I powiem, że diagnostyka, tak pracując na wsparciu technicznym, jeżeli widzimy, powiedzmy sobie, że pytamy klienta, czy tam gdzieś nie świeci się, zgłosił falownik, zatrzymał się, powiedzmy sobie, z takim tematem, klient dzwoni i co robić dalej, prawda? Zgłosił się błąd właśnie jakiś, powiedzmy sobie tutaj, albo nawet błąd taki typowy, powiedzmy sobie, z panelu dostępnych. Natomiast widzimy, że jest uruchomiony PLC, bardzo no, trudno, powiedzmy sobie, zdiagnozować przyczynę, powiedzmy sobie, tego, bo to już nie wystarczy tylko znajomość, powiedzmy sobie, parametrów, ale konieczność jest znajomość samego programu, więc państwo jako, powiedzmy sobie tutaj, państwo jako tutaj, powiedzmy sobie, twórca, powiedzmy sobie, tego programu jest no niejako zabezpieczony, że nikt wam, powiedzmy sobie, tutaj tego nie skopiuje, nie będzie tam nic modyfikował bez państwa wiedzy, prawda? Także myślę, też jest tutaj jakaś duże, powiedzmy sobie, ukłon, jeśli chodzi o taką państwa, no jak to nazwać, powiedzmy sobie, pomysł, który chcielibyście chronić, żeby tutaj obca osoba do tego się nie dostała. Oczywiście są w parametrze też, w parametrach falownika, parametry 296 i 297, gdzie my określamy sobie, powiedzmy tutaj, czy parametry mają być dostępne, czy ktoś może je odczytać i tak dalej, ale parametry są parametrami, powiedzmy sobie, natomiast tutaj PLC to jest całkiem odrębna, że tak powiem sobie, dziedzina i tutaj państwo sobie mogą niejako program PLC też dodatkowo zabezpieczyć hasło, prawda? Z ciekawych funkcji, które chciałbym państwu, powiedzmy sobie, tutaj omówić, pokazać, to też na pewno sobie, powiedzmy sobie, taka funkcja inverter to inverter link, prawda? Czyli możemy sobie połączyć do prócz mastera do 5 różnych przetwornic, mówimy o przetwornicach FRE, prawda?
w wykonaniu ethernetowym, bo komunikacja tutaj odbywa się pomiędzy tymi przetwornicami po ethernecie właśnie. I bardzo ciekawe rozwiązanie, bo te przetwornice częstotliwości, tak jak wspomniałem, łączymy powiedzmy sobie po ethernecie, czy to topologią tutaj liniową, czy powiedzmy sobie, czy gwiazdy, to już nie ma znaczenia z punktu widzenia obsługi tej funkcjonalności. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest właśnie to, że mamy możliwość wymiany rejestrów pomiędzy masterem, a poszczególnymi slave'ami, czyli jest zakres rejestrów, gdzie master, że tak powiem, może, że tak powiem, wysyłać i otrzymywać rejestry od swoich slave'ów i każdy slave ma też, że tak powiem, rejestry, które może wysyłać i otrzymywać od mastera, prawda? Czyli tutaj taka bardzo ciekawa funkcjonalność, gdzie falowniki między sobą rozmawiają. I ja tutaj też nie bez kozery dałem, że tak powiem sobie, tą funkcjonalność w nawiązaniu do obsługi PLC, bo skoro one współdzielą, że tak powiem sobie, swoje rejestry, to można to bardzo fajnie wykorzystać właśnie w wbudowanym PLC-ku i tutaj powiedzmy sobie też budować jakąś funkcjonalność na przykład na dwóch falownikach, kontrolować jakiś rejestr, nie wiem, gotowości powiedzmy sobie, czy błędu, gdzie druga przetwornica może przejąć jakby funkcję sterowania całym układem, bo wie, że tamta druga, z którą ona do tej pory współpracowała, no została uszkodzona, czy jest w błędzie, no nie? I na przykład realizując funkcję autorestartu nie udało się, powiedzmy sobie, zrestartować, także bardzo, bardzo nam to rozbudowuje naszą funkcjonalność, prawda? I tutaj do tego też bardzo serdecznie zachęcam, prawda? No i co? No i tutaj tak naprawdę powiedzmy sobie zbliżamy się do końca naszej prezentacji, bo i tak myślę już 20 minut, że tak powiem sobie 20 minut przeciągłem powyżej czasu, który tutaj był powiedzmy sobie dla nas jakoś zarezerwowany, za co przepraszam oczywiście. Natomiast no wypadałoby jeszcze stworzyć tak naprawdę jakiś program. Na to czasu powiedzmy sobie nie ma. Natomiast ja serdecznie odsyłam powiedzmy sobie raz, że do tej instrukcji, którą na samym początku pokazywałem, a dwa do korzystania z naszej bazy wiedzy, bo jest tam bardzo sporo artykułów, które już, że tak powiem sobie, mówią po pierwsze jak korzystać z tego zbudowanego PLC-ka, jak i jakieś przykłady powiedzmy sobie programów, między innymi właśnie ten Inverter to Inverter Link, które tutaj powiedzmy sobie ten, no sama prezentacja oczywiście miała powiedzmy sobie na celu oczywiście przybliżenie przede wszystkim powiedzmy możliwości, prawda? No, mniej było takiej, nazwijmy to takiej pracy inżynierskiej związanym z klikaniem, prawda? Tutaj czy przeklikaniem jakiegoś powiedzmy utworzenia programu. Gdyby było więcej czasu, proszę wierzyć, że chętnie bym to powiedzmy sobie z Państwem zrobił, natomiast chciałem podzielić się niejako smaczkami, które tutaj powiedzmy sobie ten falownik i wbudowany w nim PLC oferuje i myślę, że tutaj przekazałem to Państwu. Jak będą jakieś pytania, czy to tak jak mówię online proszę kierować, czy bezpośrednio do nas na stronę supportową, tak jak mówię, każde webinarium tworzy wątek na forum, więc tam też można się do tego powiedzmy sobie odnieść. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, propozycje, to serdecznie też zachęcamy do pisania na nasz adres support@mpl.me.com, gdzie wszelakie sugestie, które macie Państwo, czy to naszych powiedzmy sobie webinarium, czyli jeżeli macie tutaj powiedzmy sobie pomysły, coś co chcielibyście, że tak powiem sobie zobaczyć w przyszłości, a czego nie ma jeszcze może w naszym kalendarzu, też proszę, że tak powiem sobie o taką informację. Zbliżają się w najbliższym czasie oczywiście też webinaria związane z falownikiem E800, który ma swoją premierę, prawda, i tutaj też serdecznie zapraszamy. Na LinkedInie będą tutaj dużo informacji związanych właśnie powiedzmy sobie tutaj z tym premierowym materiałem, którym chcieliśmy się z Państwem podzielić. Ja oczywiście też zapraszam na warsztat inżyniera, który jak co tydzień się, że tak powiem sobie, będzie odbywał. Za tydzień będzie temat poświęcony sterowaniu wektorowemu oraz sterowaniu energooszczędnemu w przetwornicy E800, prawda? To są oczywiście tematy sterowanie wektorowe i sterowanie energooszczędne bardzo, że tak powiem sobie, sprzeczne ze sobą, jeśli chodzi o rodzaj aplikacji, ale to już kolega na ten temat będzie więcej mówił, czyli gdzie jakie sterowanie wykorzystać, gdzie właśnie sterowanie wektorowe, a gdzie sterowanie powiedzmy sobie tutaj z oszczędnością energii. Przekonacie się Państwo, jak wiele można energii oszczędzić
i że warto poświęcić właśnie ten czas, który chcieliśmy się Państwu podzielić, informacje, które będą zawarte w tym webinarium, po to, żeby właśnie sparametryzować falownik w taki sposób, żeby on działał adekwatnie do aplikacji, w której ma się znaleźć, że jeżeli to będzie pompa właśnie to energooszczędność, a jeżeli coś ciężkie sterowanie, to właśnie wektor, ale to już kolega Państwu, myślę, w następnym tygodniu przybliży. Ja zachęcam Państwa, że tak powiem, do ankiety, do wypełnienia ankiety, która tutaj osoby, które moderują czat, Państwu zaraz tutaj podeślą, prawda, tutaj do wypowiedzenia się na temat szkolenia, w którym mieli Państwo przyjemność uczestniczyć. Ja serdecznie dziękuję za obecność, za pytania. Jeżeli się jakieś pojawią, czekamy jeszcze, powiedzmy sobie, na czacie. Ślicznie dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.